Dzień dobry. Na przełomie lipca i sierpnia 1976 roku lekarze z kilku stanów USA zaczęli rejestrować nagle nietypowe zapalenia płuc u mężczyzn po 60 roku życia. Bardzo szybko okazało się, że nie jest to zbiór oderwanych od siebie przypadków i że ofiary tajemniczej choroby łączy jedno. Między 21 a 24 lipca przebywali oni w hotelu Bel Air w Stratford w Filadelfii na zjeździe weteranów tzw. Legionu Amerykańskiego. To zaś sugerowało, że za przypadłość odpowiada ten sam czynnik związany ze wspomnianym filadelfijskim hotelem. Do gry wkroczyły instytucje państwowe, które przebadały ujęcia wody, powietrze, sale konferencyjne i nic nie znalazły. Ponieważ choroba dotykała weteranów wojennych, bardzo szybko pojawiły się podejrzenia o terrorystycznym ataku chemicznym, biologicznym. Sekcje zwłok ofiar, bo zmarło 34 spośród 221 zarażonych, a według innych źródeł 29 spośród 182, wykazały podwyższony poziom niklu w tkankach. W społeczeństwie zaczął panować niepokój związany z potencjalnym zatruwaniem źródeł wody albo pokarmów tym ciężkim metalem, może przez jakichś szpiegów. Dopiero po pewnym czasie okazało się, że było to zanieczyszczenie pochodzące z chirurgicznych skalpeli używanych podczas sekcji. Czynnik chorobotwórczy pozostawał jednak nieznany. Do czasu. Joseph McDade, jeden z badaczy zatrudnionych w amerykańskim CDC, Centrum Kontroli Chorób, zastosował niekonwencjonalne metody hodowli i z tkanek ofiar wyizolował nowy drobnoustrój. W czasie bożonarodzeniowej przerwy świątecznej potwierdził, że jest on w stanie u zwierząt eksperymentalnych wywołać objawy podobne do tych, jakich doświadczali chorzy na chorobę legionistów, jak roboczo nazwano tajemniczą przypadłość. Winną okazała się być bakteria, którą dziś znamy jako Legionella pneumophila od legionistów, których zaraziła i faktu, że lubi płuca. Szybko okazało się, że to nie był nasz pierwszy kontakt z tym patogenem. Namierzono go w próbkach pobranych od osób cierpiących na tajemniczą, grypopodobną chorobę w 1968 roku w Michigan, która od miejscowości, w której zarejestrowano ognisko, przeszła do historii jako gorączka Pontiac. Prawie pół wieku później, Legionella pneumophila wywołała objawy u ponad 150 osób we wschodniej Polsce, doprowadzając do zgonów. Zgodnie z niektórymi opracowaniami jest ona obecnie największym zdrowotnym zagrożeniem, jeżeli chodzi o wody wodociągowe w krajach rozwiniętych. Wody wodociągowe, w których występuje masowo. Warto więc wykorzystać ten moment medialnego zainteresowania, by dowiedzieć się o tym patogenie czegoś więcej. Bo jest się czego dowiadywać. Tak jak każdy żywy organizm, Legionella pneumophila jest na swój sposób niezwykła. 4 osoby zmarły, a 71 nadal przebywa w szpitalach. Legionella była, jest i będzie. Prawdziwa liczba chorych jest nieznana. Powinniśmy mieć respekt i nie ulegać zakażeniu. Poza wspomnianą we wstępie Legionella pneumophila, objawowy przebieg u ludzi może mieć zakażenie Legionella migdadei, Legionella felei, Legionella anisa i Legionella longbici. To jednak gatunek, który był bohaterem tego historycznego wstępu, odpowiada za, według niektórych szacunków, ponad 80% zakażeń i to on był namierzany u pacjentów w Polsce pod koniec lata 2023, to więc na nim się skupię. Objawy infekcji mogą być bardzo różne. Czasem przypominają grypę. Choroba bywa wówczas nazywana gorączką Pontiac, ale częściej obserwuje się atypowe, takie niezwykłe zapalenie płuc, na przykład z dodatkowymi objawami ze strony układu pokarmowego czy nerwowego. To właśnie ta postać jest bardziej śmiertelna i to ona bywa nazywana chorobą legionistów. Generalnie korzysta się z określenia legionelloza do ogólnego opisu chorób wywoływanych przez bakterie legionelli. Mówię o tym, bo będę tego słowa w tym filmie używał. A teraz konkrety. Legionella pneumophila nie jest bakterią, która chce się w człowieku znaleźć. Jesteśmy bowiem dla niej takim ślepym zaułkiem. Legionellozą nie można zarazić się od innego człowieka. To znaczy można, takie przypadki były opisywane, ale dzieje się to bardzo, 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 bardzo rzadko. Na przykład przy długim kontakcie z osobą w niewentylowanym pomieszczeniu i w sytuacji, gdy chory miał produktywny kaszel.
Produktywny, czyli taki, w którym wyrzuca z siebie wydzielinę z drzewa oskrzelowego, a nie ślinę. Bo w ślinie bakterii akurat mówię, o legionelli nie ma. Praktycznie zawsze drogą wniknięcia patogenu do organizmu człowieka jest wdychanie aerozolu wody, w której ta bakteria występuje. Zwłaszcza w miesiącach letnich, bowiem wtedy wysoka temperatura zaburza pewną równowagę na korzyść bakterii. Widzicie, Legionella pneumophila jest bakterią dosyć ułomną. W tym sensie, że spośród 20 niezbędnych do życia aminokwasów nie potrafi samodzielnie wytworzyć aż 7. Jest obligatoryjnym pasożytem wewnątrzkomórkowym. Aby te brakujące aminokwasy zdobyć, musi zainfekować jakąś komórkę, która te aminokwasy zawiera. Zwykle są to ameby z rodzajów akantaameba i negleria. Gdy drobnoustrój wniknie do komórki, użyjmy tu takiego trochę przestarzałego pojęcia, pierwotniaka, powinienem powiedzieć protista, powiedziałem, nie wiem po co przedłużam, no więc kiedy wniknie do tej komórki, otacza się błoną, tworząc coś na kształt pęcherzyka wakuolarnego, dzięki któremu nie jest przez gospodarza trawiony. W takim pęcherzyku nie znajdzie jednak zbyt wielu aminokwasów i aby je zdobyć, wydziela ponad 300 związków chemicznych wpływających na funkcjonowanie całej zaatakowanej komórki. A przynajmniej o tych 300 związkach wiemy, bo niektóre analizy genomu sugerują, że Legionella pneumophila może być zdolna do tworzenia kilkunastu tysięcy funkcjonalnych białek. Możemy więc spodziewać się, że infekcja jest dużo bardziej złożona niż już wiemy, a wiemy, że jest złożona. Więc w dużym uproszczeniu jej istotną osią jest wzmożenie aktywności tzw. proteasomów, czy struktur, które napędzają procesy rozpadu białek wewnątrz zainfekowanej komórki. A białka, jak mam nadzieję wiecie, jak mam nadzieję pamiętacie, są zbudowane z aminokwasów, w tym również tych, których Legionella potrzebuje, by przeżyć i się rozmnożyć. Dodatkowo w tej puli wydzielanych związków znajdziemy też wyspecjalizowane enzymy, nierzadko beta-laktamazy, odpowiadające za odporność Legionelli na penicyliny i podkreślę, że mówię tutaj o oporności, nieodporności. Zresztą z tego powodu właśnie, z powodu oporności na penicyliny w leczeniu stosuje się zwykle silne antybiotyki, takie jak makrolidy i chinolony. Traf jednak chciał, że obecne m.in. w płucach makrofagi, komórki żerne układu odpornościowego w pewien sposób przypominają ameby, chociaż to jest zbyt silne porównanie, przesadne porównanie, powiem więc inaczej. Legionella, przystosowując się do atakowania ameb, trochę niechcący nabyła umiejętności, które w podobny sposób pozwalają jej zaatakować makrofagi. Patogen wnika do środka, otacza się błoną, tworząc ten pęcherzyk i wydziela egzotoksyny, rozkłada białka, pozyskuje aminokwasy, namnaża się, infekuje kolejne itd., itd. Żeby jednak tak się stało, musi się w płucach znaleźć. Na co dzień żyje w glebie i zbiornikach wody. W nich ustala się taka równowaga pomiędzy bakteriami i amebami, jednak latem wysokie temperatury zaczynają sprzyjać namnażaniu, wzrostowi Legionelli. I to właśnie dlatego latem i wczesną jesienią rejestruje się najwięcej przypadków legionellozy. Znaczy jest też drugi czynnik. W tych miesiącach korzystamy intensywniej z kurtyn wodnych, klimatyzacji, przebywamy w pobliżu fontan, które mogą tworzyć aerozol zawierający bakterie. No i żeby nie pozostawiać wątpliwości, jak już mówiłem, występowanie Legionelli w wodzie użytkowej nie jest niczym niezwykłym. Bakterie mogą tworzyć biofilmy wewnątrz rur wodociągowych, tworzą biofilmy wewnątrz rur wodociągowych, są często spotykane w hotelach. Szacuje się, że 20% europejskich przypadków legionellozy jest związanych z podróżami i przebywaniem właśnie w hotelach, a generalnie Światowa Organizacja Zdrowia pobyt w hotelu uznaje za czynnik ryzyka zarażenia Legionellą. I tak samo jak normalne jest występowanie bakterii w wodzie wodociągowej, tak normalne są zachorowania na legionellozę. Po prostu o nich się zwykle nie mówi. Chodzi mi tu konkretnie na przykład o to, że w Polsce cierpi na nią kilkadziesiąt osób każdego roku, a w USA statystyki wskazują na 3 infekcje na 100 tysięcy mieszkańców, znów każdego roku. W związku z tym mamy normy, które określają, jak dużo bakterii może się w wodzie znaleźć. W Polsce to 100 jednostek tworzących kolonie na litr dla takich zwykłych ujęć wody i 50 dla szpitali, ośrodków, w których przebywają leczone są osoby z upośledzoną, osłabioną odpornością. Bo to właśnie takie osoby o obniżonej odporności z chorobami współistniejącymi są najczęściej ofiarami choroby legionistów. Z chwilą, w której nagrywam te słowa,
publicznie dostępne informacje twierdzą, że wszystkie przypadki śmiertelne z polskiego ogniska z sierpnia 2023 to właśnie ludzie często w podeszłym wieku z chorobami współistniejącymi. Generalnie większość z nas nie choruje przy ekspozycji, a jeżeli ma to miejsce, to niewykluczone, iż takie osoby ogólnie zdrowe przechodzą legionellozę bezobjawowo, o ile to wtedy można nazwać legionellozą. To zaś utrudnia określenie tego, jak duża jest śmiertelność. Case fatality rate, czyli odsetek rozpoznanych przypadków, który kończy się zgonem, wynosi od kilkunastu procent, jak przy ognisku z 76, do 1% z największego zarejestrowanego do tej pory ogniska przypadków legionellozy, które miało miejsce w hiszpańskiej Mursji w 2001 roku, gdy chorowało 449 osób, a w zasadzie u 449 osób potwierdzono legionellozę. Z tym, że te liczby mają, jak już zarysowałem, jedno duże ale. Jest niemal pewne, iż wielu łagodnych przypadków infekcji nie wykrywamy. Testy na obecność legioneli nie są prowadzone u pacjentów rutynowo, bo są trudne do wykonania, czasochłonne i momentami mało wiarygodne, więc często dopiero gdy jakiś przypadek zostanie namierzony, jakiś jeden przypadek, zaczyna się te testy przeprowadzać u innych pacjentów z atypowym zapaleniem płuc i jest duża szansa, że w innych okolicznościach wielu z nich zarażonych legionellą mogłoby się nigdy nie dowiedzieć, że to właśnie ta bakteria odpowiada za ich chorobę. Dopiero wiedza o potwierdzonych przypadkach legionellozy sprawia, że medycy te testy w tym kierunku przeprowadzają. I jak mówiłem, te testy są po prostu trudne do przeprowadzenia. Bakteria wymaga specjalnych pożywek. Badanie posiewu ma czułość rzędu 70%, co jest raczej słabym wynikiem. Można oznaczać co prawda przeciwciały w moczu, ale one też pojawiają się dopiero po tygodniu od infekcji i tak naprawdę znaczenie ma nie tyle ich obecność, co dynamika zmian. To, czy ich stężenie, czy ich miano rośnie, czy maleje, co świadczyć może kolejno o rozwijającej się albo wygasającej infekcji. Ktoś mógłby zapytać, czy nie powinniśmy w takiej sytuacji czegoś z tym robić, nie wiem, prewencyjnie sterylizować wodociągów, sieci wodociągowych? No robimy. Bakteria ginie na przykład w 65-70 stopniach Celsjusza. Niszczy ją też chlor, ozon. Problem jest jednak to, że przed działaniem substancji chemicznych może się ona ukrywać we wspomnianych biofilmach. I gwoli ścisłości, ochrona przed legionellą to tylko jeden z wielu powodów, dla których warto przed latem profesjonalnie zdezynfekować klimatyzację w domu czy samochodzie. No i jest jeszcze jedna kwestia. Nawet idealna zdezynfekowana sieć wodociągowa musi być czymś regularnie napełniana. Wodą ze środowiska. Wodą, w której legionella występuje masowo. No to teraz inne pytanie może się w waszych głowach zrodzić. Czemu dopiero teraz chorujemy? Czemu w zapisach historycznych brakuje informacji o epidemiach legionellozy? Przecież rzymskie akwedukty to jest dawne odkrycie. No i tu moim zdaniem jest najciekawsza kwestia w tej całej historii. Ludzie wchodzili w interakcję z legionellą od tysiącleci, ale dopiero w XX wieku wynaleźliśmy czy wprowadziliśmy masowo do użytku klimatyzację, kurtyny wodne, a więc rozwiązania, które mogą skutkować przeniknięciem tego patogenu do płuc. Wcześniej było to po prostu bardzo, bardzo, bardzo trudne i biorąc poprawkę na to, że wielu zdrowych ludzi nie choruje objawowo, stąd brak opisów historycznych. W pewien sposób to nasz technologiczny postęp zamienił bakterię, z którą pokojowo, powiedzmy tak w uproszczeniu, współistnieliśmy, w potencjalnie śmiertelny dla nas patogen. I fakt, że ten postęp ciągle następuje, każe mi wierzyć, że to nie będzie, że to nie jest jedyna taka historia, jedyny taki przypadek. Co jest i szalenie interesujące, i szalenie niepokojące. Ale jest. Do zobaczenia. Do usłyszenia.